Numer 212-11. 12-11, czekaj chwilę. 11-11. W dniu dzisiejszym, 23 kwietnia 2016 roku, w miejscowości Bartków, gmina Dobroszyce, odbyły się wojewódzkie ćwiczenia. Ćwiczenia miały na celu, po pierwsze, koordynację dużej ilości sił z całego terenu Dolnego Śląska, mógłbym powiedzieć, z uwagi na to, że w ćwiczeniach brały udział dwie kompanie gaśnicze oraz pluton gaśniczy. Pluton gaśniczy z Kątów Wrocławskich, kompania gaśnicza Oleśnica i kompania gaśnicza Trzebnica. Ponadto w ćwiczeniach brał udział specjalny moduł międzynarodowy GFFFV, który służy do gaszenia pożarów lasów. Ćwiczenia miały na celu skoordynowanie tych wszystkich działań poprzez służby, które brały udział w działaniach. Ponadto sprawdzenie łączności na terenie zalesionym. W ćwiczeniach brał również udział samolot gaśniczy Dromader, który dokonał dwóch zrzutów. Jeden zrzut został dokonany, woda została zrzucona, a drugi zrzutem była piana gaśnicza. W ćwiczeniach wzięły udział 52 zastępy straży pożarnej. W ćwiczeniach był sprawdzony moment, proces podawania wody na duże odległości. W tych ćwiczeniach mieliśmy możliwość wykorzystania dwóch pomp wysokiego ciśnienia, które podały wodę poprzez 5 linii gaśniczych. Założenie było takie, aby podać skuteczne prądy wody przez około 10 minut na pożar. Tutaj muszę dodać, że w ćwiczeniach udział wzięło pogotowie ratunkowe z Oleśnicy, dwa patrole policji, która w tym punkcie kulminacyjnym, gdzie było podawanie wody na dużą odległość, zablokowała dwie drogi powiatowe z uwagi na bezpieczeństwo osób biorących udział w ćwiczeniach.